Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiejszy dzień będzie, edukacyjny, ale i rozrywkowy. Co ty tam, Marcel, robisz? Kikogi. Chłopaki są w trakcie przerwy, teraz mają przerwę lekcyjną, zdalnie. I mam dla nich niespodziankę. Ale zanim pokażę tą niespodziankę, chociaż nie, oni wiedzą już. Wiedzą, bo mam dla nich właśnie niespodziankę, dla siebie też. Marcel już nie mógł się doczekać, teraz będziemy otwierać. Ale zanim przejdziemy do głównej części, to chciałbym, żebyś zobaczył nasze spotkanie. Jak ten pan się nazywa? Oceanolog. Z panem oceanologiem, który... Zaraz zobaczymy, zrobimy też konkursik, który przekazał nam dużo fajnych informacji i ciekawych. I zaraz sprawdzę, chłopaki nie znają pytań, chociaż Marcel przez chwilę tylko podejrzał. Ale nie, pierwsze, nie, mam nadzieję, ja że... Ja nie wiedziałam, jaka jest największa głębokość. Jaka jest największa głębokość. Ale zanim go zapytam i zapytam ich odnośnie... A te pytania będą losowe? No będą losowe. Jej! To zobacz, co było tydzień temu, jakie mieliśmy szkolenie. I naprawdę było ciekawe. Posłuchać Michała, naszego oceanologa. Tak naprawdę jestem ekologiem morza, bo zajmuję się ekologią, czyli już macie kilkanaście nowych słówek, podejrzewam, których wcześniej nie słyszeliście. Widzicie tutaj na tym obrazku coś, o czym wspominałem? Batyskaf. Albo inaczej, czy ktoś widzi rower, który moglibyśmy znaleźć z tonarem bocznym? Co ci się najbardziej podobało z tego wykładu? Niedźwiedź. Czyli? Że, znaczy, widziałem, że żyje na biegunie północnym, ale jakby... Fajne, taka ciekawostka jest dla mnie. A na dole pingwiny, są pingwiny. I wiesz co, ja też nie wiedziałem o tym, że na górze... Ty wiedziałeś o tym? Nie. Że na górze są niedźwiedzie, a na dole pingwiny. A tobie coś najbardziej? Wszystko. O tych głębokościach. Że głębokości? Ile? Wiesz, to jest rów Marian. 10 tysięcy. Nie, 11. A. 11 tysięcy metrów. Dużo? 3 tysiące większe niż Mount Everest. Nie 3 tysiące większe, o 3 tysiące metrów. Mount Everest ma 8 tysięcy, coś tam... 840 chyba 5... Chyba tak, coś takiego. A ten rów mariański 11 tysięcy, coś tam. Taka jest różnica, czyli najwyższa... Mount Everest, najwyższa góra jest i tak względem ziemi jest niższa niż najgłębsza głębokość, największa głębokość w oceanie. I to był ten Challenger? Challenger? Tak. To było, że... A, ten rów, jakiś Challenger. Znaczy ja to znałem ze szkoły jako rów mariański, przyznam szczerze. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Jak jest to z trójkątem bermudzkim? Bo tam podobno, jeśli ktoś wpłynie, to samoloty i statki zanikają. No to nie do mnie pytanie. Ja nie jestem specjalistą od marynarki. Myślę, że to może być jakiś tak zwana teoria spiskowa. Tutaj Miłosz w szczególności uważa na to, żeby żerandola nie rozwalić. Bo nie chce zapłacić. Bo nie chce zapłacić. Nie, nie. Poprzedni żerandol rozwalił właśnie hulajnogą. I za ten żerandol już nie zapłacił. No nie, a miał zapłacić. I co? I co? Będzie nasze podsumowanie wiadomości, czy coś zapamiętaliśmy ten... No dobrze, zapraszam cię tutaj w takim razie. To jakaś nagroda musi być. No będzie nagroda. Poczekaj. Możesz sobie wybrać Lego, układanie. A, ty, ja wiem, ja sobie wybiorę większe Lego, na bank. Nie podglądaj. Nie podglądam. A pytania mam takie przygotowane. O właśnie, związane z wodą. Pierwsze pytanie, ile jest wody na kuli ziemskiej? Czego jest wody? Więcej wody jest? Może inaczej. Czego jest więcej? Wody czy... 70% więcej. 70%? Tak. Dobrze. No ale... Dobrze? Dobra, ale to nie było... Chociaż nie. Pierwszy punkt dla Miłosza. Ale on nie mówi jakby... To trzeba to ten do końca dosłuchać i dopiero powiedzieć. Ale co? Przecież spytałeś się, ile procent jest wody. Jeden czy punkt dla Miłosza. No dobra. A dobrze powiedziałem, serio? Tak. 70? No mniej więcej około 70. Ile metrów ma najgłębsza głębia na świecie? 11 800? A no nie wiem, bo ja pamiętam, że było 11 kilometrów. Punkt dla Marcela. Który ocean jest najgłębszy? Ocean Atlantycki. Ten, ja pamiętam, jak się nazywa. Ocean spokojny? Pacyfik. Ocean spokojny. Ale ty powiedziałem, że... Ja już mówiłem spokojnie, zanim ty powiedziałeś. Nie, powiedziałeś Pacyfik. Ale później kiedy tam mówi, na oceanie powiedziałem spokojnym, a ta dopiero zaczęła mówić spokojnym.
Nie. Tak, zobacz sobie powtórkę. Nastąpiła... Spokojnie, tata. Nastąpiła weryfikacja przed chwilą. Ale się końca powiedziałem spokojnie. A nie, a to tam war. Już zaczął. Nie, powiedziałem spokojnie. Nie, Pacyfik. Tak, dobra, oszukujecie. A teraz ciekawostka i was zaskoczę. Pacyfik, to inaczej to jest ocean spokojny. Czyli ja zgadłem. Tak. Pacyfik to jest ocean spokojny. 2-1. Pamiętasz odpowiedź? Pacyfik? No. I kto wygrał? Miłosz. Ale jak teraz się wsłucham... Ten, ja pamiętam, jak się nazywa. Ocean spokojny? Pacyfik. Ej! To co? Czyli kto wygrał? Teoretycznie ja. No. Tylko ja tak bardziej wziąłem tonem zastanowienia się. No właśnie, tak. Ale tak, czyli ja dobrze odpowiedziałem. Czyli to ja wygrałem. Tak. A punkt uznałeś Miłoszowi. Tak. Pytanie kolejne. Czy ludzie zawsze sami schodzą na dno, badając, czy używają robotów? Używają robotów. No, tutaj równo było. Remis. Jak równo? No troszeczkę szybciej, ale to wiesz. O wiele szybciej. Remis. Pytanie kolejne. Co mogą robić roboty podwodne? Mogą badać DNA. Co badać? Dno. No badać ryby. No ale DNA na przykład ryb. Ale ryby też mogą badać. Tak, obydwoje macie po punkcie. Co? Yes. Jakim cudem DNA? No DNA. No badają DNA. Czyli na przykład tam z 4 godziny jadą na dół i oni muszą zbadać jedno DNA. Ale jaki DNA? Znaczy próbki, tak? No, tak. Czy pamiętasz, jak bada się zwierzęta morskie? Tak. Jak? Chodzi o to, znaczy ten, oni biorą jakieś zwierzę i oni ten na przykład jakąś tą, coś tam wyciągają i to badają. DNA badają! DNA, punkt dla Marcela! Tak! No nie możliwe. Tak! Bum, 4-4! Nie ma. To nic nie jest zostawione. 4-4! Wcale nie jest nic zostawione. I uwaga, teraz jak odpowiecie na to pytanie, to otrzymujecie... Lego. Uwaga, na filmie to było pokazane. Czy pamiętasz, co zostało odnalezione na dnie jednego z oceanów? To śmieci. Były te... Co? Rower. Dobrze! Ale jak powiedziałem dobrze? No i jedno i drugie w zasadzie. Śmieć to jest rower. Ale śmieci też. Ale rower. Ale rower też. No to ja wygrałem. Macie po punkcie. Nie! Dobra, daj. Jak jeszcze jest pytanie? Nie ograniczajmy się. Ja wygrałem. Nie, ja wygrałem. Nie, to może sobie wziąć to mniejsze. Ale jeżeli jest remis, to i tak wygrałem jeden punkt. Jeszcze jedno pytanie musi. No to inaczej. Zadajecie sobie na zmianę pytanie. Na którym biegunie niedźwiedź polarny mieszka? Na górze. No nie wiem, na górze mieszka. Na górze róże. Na dole fiołki. Na górze, na półkuli. Bracia się kochają jak dwa aniołki. Na półkuli, tak co teraz ja. Ale nie na półkuli jakiej? No na górze. Ale to musisz podać mi półkulę. Ale masz na górze. A na górze to może być Rosja. Wygrałem i koniec. A ty wiesz jaki? Ten, podbiegun oko, ten, nie, to jest tak, on, niedźwiedź polarny mieszka na biegunie, na biegunie, no jakim? Północnym. Dobrze. Co pływa wokół opony na mnie? Pamiętam, że to była jakaś ryba taka, nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to była taka duża, taka, znaczy nie taka duża ryba, ale ona miała takie płaskie te takie. To był dorsz. No właśnie. Bałtycki. Dobrze. No nie, on nawet nazwy nie powiedział. Ale wygląd powiedziałem. No tak, super, każda ryba jest płaska. Nie, ale chodzi, żeby miała takie. No, każdy... Dobrze, teraz poproszę, niech widzowie napiszą, kto lepiej odpowiadał, Miłosz czy Marcel. Żeby było sprawiedliwie, to Marcel dostanie większe opakowanie, a Miłosz mniejsze. Ustawione to jest, dobra. O, Miłosz ma robota i ale... będzie, nie, ty ma... tak, ty masz robota i będzie odszukiwać ten rower. Ale i tak wygrałem. No nie wygrałeś! Remis. Ale wygrałem, bo... Wygrałeś! Nie. A na mnie są śmieci! Czekaj. Na mnie są śmieci. Patrz, ten. To. Ty mówisz o tym? Nie. No to tym bardziej wygrałeś. To jest ryba. To jest... Nie, poczekaj, ale chodzi mi, że taki wygląd miał podobny. No na pewno. Tak. Nie. Ten, dorsz to jest taki. Jaki? Taki. Nie. Jaki dorsz? Ale na szerokość. Taki. A, na szerokość, okej. Okay. A jadłeś dorsza w ogóle? Tak. Gdzie? Przecież mój dorsz to była moja ulubiona ryba.
To taki ludzik. Nożyczki, proszę. Chłopaki układają taki oto zestaw, czyli odkrywamy podmorskie głębiny. Tutaj są diamenty. Poczekaj, spać. A, no diament jeden spadł już, patrzcie. Drugi. Diamenty. Dobrze, a tutaj masz, co masz, ryby, tak? No, tutaj jest rekin. O. I ogólnie tak to się go składało, że on miał takie na dziurki. I tutaj i jego buzia się normalnie otwiera. Pokaż. O, faktycznie. A to jak to się nazywa? Masz kurczaki moje, zapomniałem. Batyskaf? Batyskaf. Batyskaf. I on służy do badania terenu. A ty, cwaniaczku, ty sobie tutaj spoglądasz. Na chwilkę przyszedłem do pracy. Powiem tobie, jaka była moja przygoda związana z odkrywaniem świata podwodnego. Mianowicie, jakieś 8 lat temu miałem sesję zdjęciową dla producenta kostiumów kąpielowych. Egipt, koło Sharm el Sheikh. A dokładnie miejscowość Dahab. Tak, tutaj my byliśmy, tak. O tym chyba nigdy nie mówiłem wcześniej. Miałem taką sytuację, że poszedłem sobie wieczorem pobiegać i jak wracałem, już był zachód i wracałem w mega szybkim tempie, po prostu mistrz, rekord świata, dlatego że z wody, z oceanu wychodziły zwierzęta i to były coś w stylu krabów, ja nie wiem, można mi napisać, podpowiedzieć, po prostu takie duże zwierzątka i szybko wybiegały z wody w głąb lądu, nie odwrotnie, tylko z wody właśnie wieczorem w głąb lądu. No ja się bałem, bo nie znałem, nie wiedziałem, co to za zwierzęta. Coś wyglądało jak kraby, coś w tym stylu, ale szybko wybiegały. A ja po prostu po tej plaży biegnę, żeby tylko jak najszybciej dobiec do mojego hotelu. A jeżeli chodzi o Egipt, to tam uprawiałem snorkeling, czyli miałem założony kombinezon i unosiłem się nad powierzchnią wody. I oglądałem Rafę Koralową właśnie w Egipcie, podobno to jest jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, gdzie można oglądać rafy koralowe. Ja taką rafę oglądałem właśnie, czyli miałem maseczkę i widziałem na dole, co się dzieje pod wodą. Co taki zadowolony jesteś? No bo ja skończyłam układać Lego. Co? No. Marcin, ja to bronomistrzem jestem. Muszę dobry kadr ustawić, więc to nie będzie tak widać widocznie pięknie. Tak, dawaj. Bruno, posłuchaj mnie, zdejmij te słuchawki i ćwicz skoczność. Słuchaj, wyprzedziłeś nas, pokaż, co zrobiłeś. Ten model złożyłeś, tak? Tak. Ten zestaw. Ta. Nie? Patrz, to świeci w ciemności. Zgasz światło. I zaraz sprawdzimy. A nie, czekaj. Świeci. Teraz poczekaj jeszcze, no bo z przedpokoju dociera światło. O, jest, on teraz widać. To jest Lego City Ocean. Coś w tym zestawie. To się nazywało batyska? No chyba tak. Tak, no tak. I to te jego rączki mogą się tak poruszać. To też może się obracać, to się kręci ogólnie. To się otwiera, jak sami przed chwilą widzieliście. Zamyka się. Tutaj w ogóle są okna. Czy można się zanurzyć w wodzie? No, ale ja chcę wypróbować i jak będę się kąpał, to ja to wezmę pod ten. Do wody, no. Na dzisiaj to już wszystko. Napisz mi, jaki chciałbyś, bo zbliżają się Mikołajki, święta. Jaki zestaw klocków Lego chciałbyś mieć? Czy jest jakiś taki wymarzony? Dzięki za oglądanie, trzymaj się i cześć!